Cześć, dzień dobry. Tutaj audycja o Portland Trail Blazers. Ja nazywam się Grzesiek Parzych i na szczęście nie jestem sam. Ze mną jest Andrzej Tropaczyński. Cześć Grzesiek, jakie piękne polskie słowo, audycja, a nie podcast, już mi się bardzo podoba. Tak, zaplanowałem z góry. Obaj piszemy, działamy od lat na blogu blazers.pl, a teraz coś nam strzeliło do głowy i postanowiliśmy o tym jeszcze mówić i to mówić publicznie. Tak, no piszemy to głównie Grzesiek pisze, ja czasami są oczywiście bardziej zasłużone tam osoby ode mnie, ale też się udzielam, a i wszystko oczywiście czytam, także postaramy się na parę tematów dzisiaj porozmawiać. No właśnie. Tak, właśnie, dlaczego my tutaj mówimy i to publicznie o Blazers? No winny jest jeden i nazywa się Piotr Zarychta. I tej postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. Piotr postanowił wskrzesić do życia Magic Basketball, kultowe pismo z lat 90. No i zaproponował nam tutaj współpracę i my się odważnie zgodziliśmy. Bardzo odważnie. Więc to jest źródło naszej obecności tutaj dzisiaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mam takie sentymentalne odniesienie do Magic Basketball, bo to czasy mojej młodości, studia. No i pismo było jednym ze źródeł wiedzy o NBA, oprócz kultowej strony 265 Telegazety. Oj, tak. Tak, meczów w DSF-ie czy w telewizji polskiej. Później w sporcie też. Tak, w TVN-ie, więc tego wiele nie było. To była era jeszcze przed internetem. O League Passie nikt nie śnił tutaj. I Magic Basketball i wizualnie, i merytorycznie odgrywało wielką rolę. Nie wiem, jakieś są niezbadane meandry ludzkiego umysłu, ale do dzisiaj mam przed oczami poster z Mitchem Richmondem. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jest. Mitch Richmond. Więc wielkie dzięki dla Piotra za to, że nas zachęcił. No i życzymy powodzenia, no bo wiemy, czym jest dzisiaj prasa, czytelnictwo w Polsce, a docelowo chyba Piotr planuje tutaj Magic Basketball w wersji papierowej wydawać. Więc to wydaje mi się brawurowy i odważny ruch. To tyle tytułem wstępu i teraz może zacznijmy gadać o tym, na czym mniej więcej się znamy, czyli na temacie Portland Trail Blazers. I tak tutaj mam rozpiskę, według której myślę, że byśmy zaczęli od spraw aktualnych, miłych spraw aktualnych, no bo tutaj w lidze letniej Portland zaliczyło 4 zwycięstwa. Najpierw Jazz, później Atlantę, Spurs i znowu Atlantę i jutro gramy ćwierćfinale. Tak, jeszcze nie wiadomo z kim. Miami albo Boston. Boston. Tak, Boston. Właśnie. No jest 4-0, więc cieszmy się tymi małymi rzeczami, bo nie wiadomo, kiedy sukcesy większe przyjdą. I czy przyjdą. Tak. I czy w ogóle przyjdą, tak, to jest pytanie podstawowe. 4-0, parę ciekawych spostrzeżeń, twoich zaskoczeń, jakichś rozczarowań. Nie wiem, czy można mówić zaskoczenia, rozczarowania, bo szczerze mówiąc wychodzi to wszystko w takim optymistycznym wariancie, na który liczyłem. Te osoby, które mówiąc brzydko korporacyjnie nie dowożą, też nie są dla mnie specjalnie zaskoczeniami. Ja myślę, że możemy przejść po gracz po graczu po prostu. No dobra. Nie wiem, od kogo byś chciał zacząć. Może zacznijmy od tych, którzy są już w drużynie, od drugoroczniaków, dobra? Dobra. Czyli od Collinsa i Swanigana. Okej, no to Collins nie jest to zaskoczenie, jego postawa w Summer League. Oczywiście ofensywnie nie wychodzi mu to na razie najlepiej. Nie wiemy, jaki wpływ ma tutaj maska Batmana. Spowodowana złamanym nosem, którego złamał mu zresztą Caleb Swanigan pierwszego dnia treningu przed Summer League. Natomiast w obronie rządzi, to widać wyraźnie. To już było widać w zeszłe Summer League, w trakcie którego ludzie mówili, jaki to świetny Swanigan, jaki to kiepski Collins. No, ja się troszkę z tym nie zgadzałem i jak się popatrzy, jak on się ustawia w obronie. No teraz już dominuje, tak? Wtedy to były raczej takie jaskółki, które jak ktoś się skupiał na jego grze głównie, a nie na całej piątce, no to można było zobaczyć. Natomiast teraz jest ścianą w obronie dla tych dzieciaków z innych drużyn.
potrafił już to robić w NBA. Oczywiście nie jako jakiś dominator, ale był zdecydowanie bardzo pożytecznym graczem w obronie. No a Summer League, no to widać, że tutaj on już nie ma żadnych problemów, żeby bronić graczy drużyny przeciwnej. A tak gorzej. Nie trafia na razie rzutów, natomiast jeżeli próbuje coś w post, pamiętam, ciekawy był pierwszy mecz, pojedynek z człowiekiem, który się nazywał Haas. Nie wiem, czy to jest Niemiec, kto to jest, nie znam go, no ale był wielki i ciężki. No i no, nie umiał go przepchnąć, więc ofensywa jeszcze do poprawy, ale no, na niego patrzymy przede wszystkim przez pryzmat obrony, no i to bardzo cieszy. Neil Olszy w wywiadzie teraz w Summer League porównał go do Rashida Wallace'a. No oby. Tak, szybkość stóp, instynkt w obronie. No ale to Neil Olszy, co ma mówić, to jego wybór. No ja też jestem zbudowany obroną. To już nie jest jakieś takie jakieś jaskółki, symptomy dobrej obrony. Po prostu jest dominacja na tych słabszych zawodnikach. Tak, no ten rzut. No ale widać też, że pracuje nad masą, tak? To ta sylwetka się zmieniła bardzo w ciągu tego. Tak, ktoś to napisał, że keratyny, tak? To jest keratyna? Tak, że się najadł. No, w NBA wiedzą, jak to zrobić, więc na pewno będzie chłopak rósł. Tak, znaczy ja myślę, że tutaj o niego możemy być spokojni. To jest, tak, ja myślę, że on też się troszkę przejął tym, że jest tam w sumie najbardziej utytułowanym graczem z tych wszystkich i za dużo w ofensywie próbował brać na siebie w pierwszych meczach, a to na razie nie jest taki gracz po prostu. Tak, tutaj spokojnie, ale w obronie to będzie już jest chyba zawodnik, którego w Portland nie było jakiś czas. Na tym poziomie. Natomiast ta druga postać jest trochę smutniejszą, czyli Swanigan, który no, wygląda na takiego, który się, że tak powiem, nawet cofnął. Zdecydowanie tu mam zaznaczone na mojej ściągawce regres, tak. To, co mówiłeś rok temu, pamiętam, mówiłeś właśnie to, że masz pewne obawy. Na pozycję centra on jest za niski, ma za krótkie łapki, a na silnego skrzydłowego jest za wolny. Dokładnie. No tu się wspieraliśmy co do niego, prawda? Tak, ja tak. Nie wierzę od początku. Ja przez pryzmat NCAA na to patrzyłem. Tam było trochę więcej rzutu z pół dystansu. No ja prawie nie oglądam. Trochę było. Świeżo spojrzeć. Lepiej on zupełnie innym graczem jest na poziomie NBA i to wygląda fatalnie. Widziałem ten ostatni mecz z Atlantą i tam dawał się przestawiać kompletnie jakiemuś Spellmanowi. 30 wybór w tym roku w drafcie. Swoją drogą to jest dziwne, no bo w zeszłym roku to on, popraw mnie jeśli się mylę, ale był zdaje się w ogóle w pierwszej piątce Summer League. Tak, ale jest roztrzęsiony niemal jak Noah Vonleh w pierwszym sezonie. To jest taka elektryczność rąk, niezborność. No jestem przerażony tym, co widzę. No tutaj jest niemiłe zaskoczenie, rozczarowanie. Ale tak jak mówię, no jakby spojrzysz na to, jakie on ma parametry, no to można było to przewidywać. I ty to chyba przewidziałeś rok temu. Znaczy, no bo ja jednak na niego patrzę, nawet na tą grę jego z zeszłego roku, to ja nie bardzo wiem, co z tej ligi letniej miałoby się przełożyć na NBA. No bo to tak powinniśmy patrzeć na ligę letnią. Wiadomo, tam poziom jest dużo niższy, ale niektóre umiejętności powinny się przekładać. No i u niego no, widać, że się powinny przełożyć asysty, no bo dużo widzi, potrafi podać. Ale w Polsce on graczem nie jest za bardzo. No i wobec tego, że tego rzutu nie ma, no to albo zanikł, no ten rzut, no to jest no, dramat. Tak jak to właśnie, więc on miałby uzasadnienie no, w Blazers, w NBA w ogóle, gdyby rzucał za trzy rzeczywiście, co jak mówiłeś robił w NCAA. Tak, a tutaj tego nie ma. No i wygląda na no nie chcę dużych słów używać i przesądzać na Basta z numerem 27 draftu. I to nie byłoby takie rozczarowujące. Nie byłby Basta, bo to daleko. Ta organizacja nie takie piki marnowała. Natomiast numer dalej poszedł Kyle Kuzma. No to... ale tak nie patrzmy, bo to zawsze sobie wybierzesz. Ale spojrzamy. Dużo nie wybrało Kyle Kuzma. Tak, no dobra, więc jeden jest na plus, czyli Collins, jeden na poważny minus, czyli Swanigan. Tak. Ze starej gwardii mamy jeszcze Laymana. Banda Laymana, tak. Tak, Layman jego banda, no i Hersh Bandy wygląda no, jak Hersh Bandy.
No wygląda. 57% skuteczności tych meczów. Ale słyszę rozbawienie w twoim głosie. No tak, no bo to jest... Nie bierzemy go dla poważnie za bardzo. Taki przypadek, który błyszczy w lidze letniej, a potem to w ogóle nie ma odniesienia na poziomie, na płaszczyźnie NBA-owskiej. W poprzednich ligach letnich? Ja nie pamiętam, jakoś mi to wyparłem. No, flesze z Konatonem tam mieli przez błyski, to, żeby to nie był taki Wayne Sennen, no, ja który tak, na Memphis gra... czwarty, piąty sezon Summer League i zawsze błyszczy. Ktoś mówi, że powinni numer jego zastrzec w Summer League. A w NBA nie zaistniał. Tak. Natomiast myślę, że może ktoś zaistnieć. Ale to poczekaj, jest... poczekaj, porozmawiaj. A, jeszcze chciałeś, bo o Lejmanie. Tak, tak, bo ja generalnie uwierzę, jak zobaczę w NBA, tak, że on to potrafi przenieść. Natomiast gra z dużą pewnością siebie. Ja tak jak go pamiętam z poprzednich... chyba już dwa razy grał, prawda? Mhm, tak. Summer League, no to rzeczywiście miał pewność oddawania tych rzutów, ale one chyba nie do końca wpadały, chociaż może mi się też z NBA troszkę mieszać. Taki mam w każdym razie jego obraz. Nie boi się rzucać, ale nie trafia. No a tutaj trafia, tak? No, może też... będzie to taki przypadek jak Konatona, że po prostu w trzecim sezonie odpali, no oby. Może i wiesz, ta pozycja no, trójka, ten niski skrzydłowy w Portland to nie jest mocno obsadzona pozycja. Tak, tak ładnie powiedział Dan Marang z Blazers, że to jakbyś chciał zbudować pozycję numer 3 w laboratorium, to byłby Jay Clayman, atletyczny. No pewnie tak i mówię, tam jest sporo minut do wykorzystania. Gdyby mu się udało zaskoczyć na początku sezonu, jakieś minuty by dostał, to mogłoby to pójść. No bo ta pozycja niskiego skrzydłowego w Portland no, nie jest silnie obsadzona. Jeśli Aminu będzie musiał grać, a pewnie tak będzie musiał grać na czwórce. Ale o tym pewnie jeszcze do tego... W Harklesa. No tak, ale to jeden Harklesa zawodnik. Harklesa nie rzucam za trzy. Harkless jeden no, jako niski skrzydłowy, to może być za mało. Więc no, zobaczymy. No, to jest liga letnia. Zobaczymy, jak to się przełoży. Jeszcze coś o nim, czy przejdziemy do kolejnej? Nie, przejdźmy. To może Wayne Baldwin, który chyba jest... Wayne Baldwin, no, mój ulubieniec tego. Tak. Chociaż mam wielu. No Wade, jak na standardy ligi letniej, no to gracz kompletny. Ja myślę, że on może o MVP nawet powalczyć. Super. No wszystko robi. Podaje, rozgrywa, wchodzi, rzuca za trzy. Bardzo mądrze gra, w obronie gra dobrze. No, tak, to byłbym w szoku, gdyby go nie gwarantowali, a... Termin na to jest 19 lipca. Tak, ale można to przesunąć, zdaje się. Można przesunąć, ale za zgodą obu stron. Tak, to przypadek Konatona był chyba rok temu, prawda? Rok temu, dokładnie tak zrobili. Na to potem jeszcze sobie o salary cap porozmawiamy. Okej. Można zrobić, czego nie można. Nie bój się, przygotowałem się. No i tutaj on jest ciekawie tam jest, ale to do tego wrócimy jeszcze. No, jak tobie się podoba jego gra? Wiesz co, no on mnie zaskakuje taką dojrzałością. To nie jest tylko strzelec, tak jak go postrzegałem. On ma 8 asyst, jest najlepszy w Summer League. Nawet tego prowadzi, nie wiedziałem. Prowadzi, 8 asyst na mecz. Także... Dla mnie... On grał troszeczkę Dwayna Wade'a, przypomina te wejścia takie atletyczne. Oczywiście no tak, to już, nie szalejmy, ale... Wyobraźnia ludzka szybuje tu. Drugi Biro i w ogóle. No nie. A sylwetką trochę przypomina. A słyszałeś, kim byli jego rodzice? Nie. Słuchaj, mama była agentką FBI, a ojciec był agentem DEA, czyli tej, no ci tak. Co oglądają Narcos, to wiedzą agencji antynarkotykowej, także no, ciekawie. Jeśli coś tam w gadach zostało, to jest umysł do grania. Nie, myślę, że to jest plus, że go wynaleźli rok temu. Ja byłem bardzo zawiedziony, że Stoc w ogóle go na playoffy nie wystawiał. Ale to jest Stoc. To jest 17, znaczy w sensie Baldwin, to jest 17 bór draftu, tam Memphis go kiedyś wybrało. Ale jak mówią niektórzy, 5 lat potrzeba, żeby stwierdzić, czy to bust, czy nie bust. Na razie jak... Bo ja z Piotrek Sitarz to nawet 7. Myers ma duże szanse. Myers 17. I wszystkie lata w Portland. Tak. Więc nie, to jest bardzo duży pozytyw ten Baldwin. Bardzo się zgadzam. Tak, więc absolutnie do tej rotacji, mimo że tych gardów jest tam mnóstwo,
to myślę, że ma szansę się przebić. No on jest przede wszystkim, jak tak porównujemy do Napiera, to wydaje mi się dużo bardziej kompletnym graczem. Tak. No, to będzie jego zastępstwo, no to nie oszukujmy się, tak? To także myślę, że tu się zgadzamy, że to przedłużenie powinno być w jego przypadku. No jakby był Damianem Lillardem i bym usłyszał, że nie gwarantują go i nie ma przy okazji jakiegoś innego dużego ruchu, no to bym się naprawdę zezłościł. No, bo tam jest wybór chyba. Właściwie tych pieniędzy nie ma już, natomiast chyba ten Grek jeszcze jest i Bolden właśnie, prawda? Tak, o, może o Greku porozmawiamy. No, Grek to... No trochę też rozczarowanie. Ja nic, no rozczarowanie zdecydowanie. Znaczy moje oczekiwania co do niego były połączone totalną niewiedzą na jego temat, więc chciałem zobaczyć, co zobaczę, no ale no nie nadaje się kompletnie. Wolny, bez techniki, nie wiem, co, czy ty widziałeś jakieś pozytywy w ogóle? No nie, no to jest po prostu wielka drewniana postać. No i tyle, nie, stres, ale stres, Summer League, Vegas... No dziwne to jest. No. Ja pamiętam, jak szukałem czegoś o nim, no i pierwsze, co pokazuje YouTube, to jest te highlightsy z tego, jak dominował nad Polakami na Eurobaskecie. I to wyglądało optymistycznie, no ale Eurobasket i Karnowski, a NBA i nawet Summer League to dwie różne rzeczy. Tak, więc, no to no, chyba więc, tyle o nim, prawda? Nie ma tak, co tracić nie czasu. Ma, tak. Na Greka wystarczy tyle. No i zostają nam tutaj na deser summer league'owy te dwa rodzynki, czyli Simmons i Gary Trent Jr. A, już błąd. Simmons gra w Filadelfii. Tutaj jest Anferni Simons. A właśnie ja co słyszę kogoś, to inaczej to wymawiają. Nie, na pewno Simons, jedno M. Simons? Tak, natomiast wszyscy się mylą, bo to chyba rzadkie nazwisko. Raczej Simonsi no tak, są niż tak, Simonsi. Dobra, czyli Simons. Anferni po Penym. Hardaway. Mam nadzieję, że nawiąże jakoś. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze, tak. Nie może tylko tutaj na parkiecie. Bo niektórzy się dziwią, dlaczego on w ogóle przystępuje do draftu, tak? Bo on nie grał w NCAA w ogóle. I tu historia jest taka, że można nie grać w NCAA, byleby to nie było bezpośrednio z high schoolu. On sobie w Akademii MGA, tak? To jest jakaś prywatna uczelnia na Florydzie i stamtąd wyszedł na przykład Dwight Powell, taki koleś. Jeszcze dwóch. Jonathan Kerr i Jonathan Isaac chyba też. Czy Isaac grał w NCAA? To jest ta różnica, że Simons jako jedyny nie zahaczył się o NCAA. A Marker zahaczył się? Słucham, kto? Marker. A nie. Z Milwaukee gość. Na pewno Dwight Powell był w NCAA i Isaac też był w NCAA. Okay, Simons nie. I to jest ta różnica. Właśnie. To jakaś prywatna szkoła na Florydzie. Tak, no tam tych prywatnych szkół jest dużo i podobno tam nawet ci ludzie z All American grywają w nich, więc oni o sobie mówią, że są świetni i że tam całkiem dużo meczów i różnych sparingów rozgrywają, no ale dobra, pogadajmy o nim, a nie o szkole. Wiesz co, on na mnie wywarł dobre wrażenie, takie pozaparkietowe nawet, zanim zaczął cokolwiek prezentować tutaj. Te pierwsze wywiady, no to jest chłopak 18 lat, rocznik 99. Ale obaj z Trent Junior też, tak, prawda? Tam jest kilka miesięcy różnicy. Simons jest chyba z czerwca, a Trent jest ze stycznia. Nie, chodziło mi o to, że obaj po prostu mądrzy goście, tak? Umieją się wypowiedzieć. No tak, tak, ale no, teraz jak już o Simonsie zaczęliśmy, to o nim. I te pierwsze wywiady naprawdę dojrzały chłopak. Tak. Poukładany. Tam widać, ojciec ma na niego duży wpływ. Nie tylko jako rodzic, ale jako taki mentor, trener. Ale to też był koszykarz? Tego nie wiem, ale w zasadzie nad wszystkim czuwa ten ojciec. Okay. I tam nawet taki był, taka wrzutka była tego Simonsa, Anfernee, znaczy, że trochę jest wychowany surowo, że w tym wychowaniu kija i marchewki to więcej tego kija. Tego kija, tak, też to marchewki, słyszałem. Tak, że, dlatego dzieciak jest taki nieśmiały, bo tak, widać, że jest nieśmiały, ale... krytykuje, wymaga bardzo dużo. Udało się tacie nie zabrać mu pewności siebie, z tego co widzę, no, co tak. Przy takim wychowaniu chyba rzadkie, no ale super. Tak, więc wygląda na ułożonego. Wiesz co, to się wpisuje w tą całą chyba filozofię Olszy i Alena. Oni wybierają takich dzieciaków ułożonych z dobrą etyką pracy, z małych uczelni. Tak. Nie, tak, to jest taki ciąg. Ilan, McCollum. Dobrze z oczu patrzy. Simons, nie? Że to w ogóle, jest wiesz, ja sobie...
Sorry, przerwałem ci. Nie, już proszę. W ogóle sobie wypisałem, kogo Oshley wybierał z gardu w drafcie, bo i wychodzi na to, że jak Oshley wybiera garda, no to już samo to powinno powodować, że jesteśmy zajarani, bo w kolejności Bledsoe, Lillard, McCollum, Crabbe, Barton. I było jeszcze jakieś dwóch gości w drugiej rundzie, o których potem już nie usłyszeliśmy. I to jest wszystko, tak? Także on ma tutaj 5/7, to są trafione nazwiska, więc no. Moglibyśmy nie oglądać tej Summer League i powinno być dobrze, prawda? No tak. A właśnie, jak już na parkiet wejdźmy i zobaczmy, tak, co tam na parkiecie pokazuje, to co mógłbyś powiedzieć? Tu jest kilka ciekawych rzeczy. Pierwsze, co mnie bardzo ucieszyło, to podejście jego do gry, zresztą Trenta Juniora również, że nie robią głupich rzeczy i widać, że się chłopak nie boi. A to jedno z drugim rzadko się łączy. Bardzo często w Summer League widzimy gości, którzy po prostu rzucają jakieś głupie rzuty, wchodzą pod kosz, kręcają się, tracą piłkę. U niego tego było bardzo mało. I to jest bardzo fajne. Podoba mi się, jak kontroluje tempo, jak potrafi wejść w trumnę, rzucić floatera, czy podać nawet. To ma. Ten floater są genialne po prostu. Tak, i ten jego pierwsze punkty właśnie nad tym hasem, który już tutaj robi się powoli maskotką naszej audycji, ale to chyba nad nim właśnie był taki pierwszy floater, co w ogóle się za głowę złapałem, że on to próbował w ogóle, a on jeszcze to trafił. No i trójka fajnie wygląda. Może nie pod względem techniki, ale pod względem skuteczności jest super. Ile on miał? 37,5% za 3. Za 3, ale ogólnie to jest 47%. Tak, nawet 47,5 nawet, tak. No. Trend jest tutaj gorszy. Gorszy, tak. Ale natomiast obaj są śmiali, nie? Mówię, że obaj są śmiali, to są odważni w tym, co robią. Tak, tak. Ja tak szukam analogii, to pamiętam, przywołuję sobie takie gdzieś tam w pamięci pierwsze ligi letnie Crabbe'a, na przykład Connaughtona, to oni byli wystrachani. Tak, tak, tak. A tutaj jest odwaga, taka jakaś śmiałość. Obaj też w takich momentach, nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle w lidze letniej, bardzo ciekawe, że sobie oglądasz akcję i nagle słyszysz takie 5, 4, 3, tam trener krzyczy. Tak, tak. I on to nie robi wcale, gdy rzeczywiście jest 5, 4, 3, tylko on robi to na przykład w 20, dopiero minęły 4 sekundy akcji. Tak? To jest taka presja na tych dzieciaków, że skraca im zegar. I oni obaj świetnie sobie radzili w takich sytuacjach i często trafiali. No a Trent to tam w pewnym momencie już takiego buzzerbitera na koniec chyba trzeciej kwarty w ostatnim meczu rzucił. Trent to takim shooterem się wydawał tylko, takim graczem jednowymiarowym. Ale poczekaj, jeszcze tylko o Simonsie, dobra? Bo tutaj do niego było taki zarzut albo wątpliwość raczej, jak tak sobie The Ringer odświeżyłem dzisiaj. Ten jego rzut, tak? On jest taki dziwny trochę sprzed klatki piersiowej, tak? Tak się wygląda, czy oni mu go nie będą blokować. To jest trochę podobny rzut do chyba Curry'ego, on też tak rzuca. Oczywiście nie mówię, że to będzie taka kariera, ale podobnie jak u Curry'ego, on jest na tyle szybki, że to wygląda, że to nie będzie problem. Oczywiście w NBA tam goście są jeszcze bardziej atletyczni. Tutaj na razie nikt go za bardzo nie blokował. Tak, on generalnie wydaje mi się pierwszym krokiem jest tę pozycję wyrobić. Mm-hmm, tak. Nie daje się jakoś tak łapać na kontestowane rzuty. Dokładnie. Jest szybki na nogach bardzo. Takie tak. Odejścia w bok, jakieś, nie wiem, czyste. Robi sobie ładnie przestrzeń, wydaje mi się. Tak. No super jest. A obrona? Coś masz do powiedzenia? No dobry jest. Wiesz, to nie spodziewasz się wiele po takim chłopaku w obronie, ale ta obwodowa obrona jest chwalona za to. Ja widzę, że jest szybki i tam ma chyba... No na zasłonach umiera jednak, chociaż to no, Lillard też do dzisiaj umiera. Ciałko takie ma, ale jest szybki, więc i tam jakiś tam styl zalicza na mecz. Tak. Przecina linię podania często, zresztą tak. Podobnie jak Trent Junior. Dość podobni są, może nie w grze, ale co o nich mówimy. Trent się fajnie dostaje na linię, znaczy wchodzi. Myślałem, że on będzie tam raził, wiesz, z pół dystansu. Natomiast on potrafi wejść, nie tak, boi się. No to jest ciekawe, bo zazwyczaj jak robisz floatery... Razy był na linii osobistych. Więc tak, zazwyczaj jak robisz floatery jak McCollum, tak, to nie trafiasz na linię, co jest jego bolączką do dzisiaj, a jemu się to jakoś w inny sposób udaje. No w tym kontekście to mówię. Nie narzekamy na nadmiar takich graczy, którzy umieją wejść i dostać się na linię, prawda? Tak, Lillard się nauczył tego McCollum. Tak, jeszcze. McCollum do tej pory nie umie. Tak. Albo trafia, albo nie.
Więc tutaj jest optymizm. Znaczy, zobaczymy, jak to pójdzie. Jak ty myślisz, oni dostaną jakieś minuty? Właśnie, właśnie. Nie wiem, no to jest Terry Stotts, tak, chociaż z drugiej strony, jak jest talent, no to ci ludzie u Stotsa też dostawali minuty, Lillard dostawał, Collins dostawał, tak, pytanie czy... No ale to się łączy z, może z, już z kolejnym naszym wątkiem, byśmy z tego Vegas powoli wyszli. Czyli coś jeszcze o Trencie Juniorze powiemy? Wiesz co, no on, to ta różnica, że on się otarł playbook Majka Krzyżewskiego w Duke, tak, więc... On pewnie taktycznie jakoś tak jest lepiej, na pewno lepiej przygotowany, tak? Więc no to doświadczenie, choć kilkumiesięczne w NCAA, na pewno zrobi jakąś różnicę. Myślę, że jest bardziej gotowy do grania niż Simons. Tak, no rzut ma świetny. Jak, ja się złapałem na tym, że wie, gdy on nie trafia, więc to... to... No, ja nie za dużo sobie jakoś tam też obiecuję, 24, to jest 37 wybór w drafcie, ale gdyby on kiedyś stał się Allenem Crabbem, tak, to uważam, że ten pik jest, jest dobry. Mówisz co do procentu rzutów, no bo Allen Crabb to nie, poza mówię rzutem ogólnie, to nie, nie bardzo, no, on ma świetny rzut, ale on nic więcej nie robi w zasadzie. Tak? Ale co do jakości gry, tego co wnosi drużyny, 37. Okay. Crabb poszedł chyba wyżej. Crabb był chyba 31. No właśnie, więc okej, 37 pik, nie oczekujmy zbyt wiele, obserwujmy jak to się rozwinie. Natomiast Simons będzie miał, no wiadomo, no to jest 24 i tu oczekiwania pewnie będą większe. No ale nie teraz, nie teraz. Teraz nie, nie tylko teraz, wszyscy nie, do G-League wysyłają. Wszyscy, zobaczymy, no może będzie tak jak... klubu nie ma Sportland, więc tam pewnie trzeba będzie jakieś kombinacje robić. No dobra, więc tak, tutaj to, co niektórzy zwracają na to uwagę, czyli dwaj obrońcy z draftu i dwaj obrońcy pozyskani. Czy to się nie kłóci, czyli Seth Curry i Nick Stauskas? No kłóci się, oczywiście, że się kłóci. Ja, szczerze mówiąc, dużo większe nadzieje w tych ludziach z draftu pokładam i troszkę się boję, że oni mogą tych minut... przez Seta Karego i Nika Stauskasa, których obu jakoś super wysoko nie cenię, zwłaszcza Stauskasa, że troszkę ten rozwój niepotrzebnie zatrzymają, a szczerze mówiąc nie liczę na jakieś mistrzostwa czy finały konferencji w najbliższym sezonie, więc to, żeby to nie była taka para w gwizdek trochę z tymi dwoma nowymi podpisanymi zawodnikami. Z tym Stauskasem to znowu Olszeja mi się znowu wydaje chyba, że on więcej wie niż inni menadżerowie w tej lidze, tak? Że on próbuje znowu odzyskać zawodnika, którego kariera jest już na krawędzi, tak? No coś tam w Brooklynie chyba robił lepszego niż w zeszłych latach. Ale to jest ósmy numer draftu, tak? Czyli Sacramento, Brooklyn, no i bardziej w stronę Frideta to idzie niż Redicka, tak? I Olszeja się no, wydaje, tak jak w przypadku Noah Vonne, że on wyciągnie kogoś z jakiegoś tam klubu i tą karierę odbuduje. Tak. Ja mam pewne wątpliwości. Z Harklesem mu się troszkę udało, tak? Z Harklesem tak. Powiedzmy, że tutaj to nieźle wygląda. Robin Lopez też był dobrym pomysłem. No tak, ale to jest chyba trochę inna. No i przygoda. Więc nie wiem, no zobaczymy. Ja nie wiem, czy on minutę będzie ten Stauskas tam jakieś dostawał. Musiałby jakoś szczególnie zaimponować Stotsowi i zwrócić uwagę, a tutaj wejść do... Seth Curry chyba jest lepszy, prawda? No to był dobry sezon w Dallas, później ta kontuzja. Ale tak, rzeczywiście. To wyglądał przyzwoicie w tym... Powiedz mi, bo ja go za wiele nie oglądałem. On jest chyba całkiem niezłym też obrońcą. No przynajmniej takim przeciętnym, przyzwoitym. Znaczy tak, to dobre rejony. Przeciętny do przyzwoitego. Natomiast strzelec to przede wszystkim jest strzelec, tak. Też chyba tam nieźle w asystach wyglądał. Natomiast to jest chyba ten przypadek, kiedy on tam zaczął tą karierę niezbyt jakoś eksplozywnie, on później ją odbudował, tę karierę właśnie przez ten rok w Dallas, tak? Jakoś tam zaimponował i zaistniał na tym rynku. No i ta kontuzja trochę go złamała. Zobaczymy. No, czy to, a co to była za kontuzja, powiedz? To jest złamanie kości piszczelowej chyba było. A, to. Po złamaniach to się wraca dość płynnie. Tak. W każdym razie jest gotowy i będzie na obozie przygotowawczym na 100%. Bałem się, że jakieś więzadło czy kostka. Nie, wiesz co, nie myślę, żeby to była jakaś obniżka w stosunku do tego, co prezentował Napier, prawda? A chyba te minuty będzie przejmie właśnie
No, jest konkurencja w każdym razie duża. Jest ten trend junior, jest Baldwin. Jest po prostu zatrzęsienie. Zobaczymy, co z tego się wyniknie, czy ilość przejdzie w jakość. Właśnie. No byle tylko nie odpuścili Baldwina, dlatego że jest setkari. No właśnie. Zobaczymy. Myślę, że nie. Miejmy nadzieję. Jeszcze taki jeden mecz w lidze letniej na 20 punktów, 6 asyst i chyba Olszyn nie będzie miał wyboru. Co do Baldwina. Dobra, i jeszcze tak, więc mamy tę kwestię jakby załatwioną. Co, Nurkić? No, Nurkić, tak. To... Tutaj chyba będziemy się zgadzać znowu, czy nie? My będziemy, ale polaryzacja opinii na blogu Blazers jest ogromna, widzę. No tak, bo jak ktoś ma uraz, to ma, tak. No, ale wiesz, no, jest to taki, nie jest to ten poziom, co kiedyś Majersa, że tak niektórzy wierzyli, inni byli wściekli. Wiesz, to jest przekleństwo Nurkicza. On za dobrze zaczął, tak? Za dobrze zaczął. To jest jego przekleństwo i nie doskoczył w tym ostatnim sezonie do tego, co prezentował na początku, zaraz po przejściu. No nie doskoczył. Tak, ale ja myślę, że to jest dobry center z możliwością jeszcze rozwoju. 4 lata, 48 milionów. Myślę, że rozsądne dla obu stron. Tak, co ciekawe, ostatnie 4 miliony nie są gwarantowane. Inaczej, w ostatnim roku tylko 4 miliony są gwarantowane. To opcja zespołu tak naprawdę. Tak, natomiast to jest 48 plus 6, bo może być nawet 54, jeżeli zostaną jakieś tam progi mu postawione, spełnione, to się nazywa tak zwane unlikely incentives. To jest to, co miał Harkless, przepraszam? Ale to się po prostu okazuje, że unlikely, czyli takie, których nie osiągnął wcześniej. On lub zespół, bo to może być na ilość 60 zwycięstw zespołu, może być takim progiem na przykład, tak? Więc pewnie to się skończy na tych 48. Tak, nie, wydaje mi się, że to jest, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien, że to jest dobry kontrakt. Dobry, no jego problemem troszeczkę jest regularność i to trochę czasami wygląda tak, że nie do końca wiadomo, czy jemu się, dlaczego raz gra na takiej fajnej intensywności, czasami dopiero w czwartej kwarcie, a czasami tak trochę jakby przechodził obok meczów. No, wiele lat się tak mówiono na temat Batuma, tak? Natomiast ktoś potem policzył statystycznie z innymi skrzydłowymi i wyszło, że w zasadzie nie ma różnicy, tak, co do regularności Batuma i innych. Może to też jest takie trochę wrażenie. Natomiast no, według mnie obrona Blazers w ostatnim sezonie to w dużej mierze jest jego zasługa. Wiesz, pierwszy raz grał w życiu na 70 meczów, prawda, w sezonie. To, tak. To nie jest coś, co należy bagatelizować. Plus też zmienił swoje ciało dość mocno. Tak, więc to wszystko ciało, organizm przyzwyczaja się do takich obciążeń. Więc zobaczymy. W tym całym interesie to będzie jedna z rzeczy, która najbardziej będą mnie interesować w przyszłym sezonie. Jak on się rozwinie? Czy to będzie status quo? Czy pójdzie do dołu? Tak. Czy wróci do tego początku właśnie? To interesujące, wydaje mi się. Właśnie jak Nurkić zareaguje. Jak ta kasa na niego podziała też, prawda? Ten kontrakt, bo to jest... No tak, bo to jest dzieciak jednak ciągle, co? To jest dzieciak, gwarantowane duże pieniądze. Inaczej grał Harkless przed dużymi pieniędzmi, czy Meyers? Inaczej podchodził do rzeczywistości Meyers, po kontraktach. Okay. Znaczy Meyers, jak Meyers. Meyers jest cały czas fajny. Nie ma podcastu bez Meyersa. Nie ma niczego w Portland bez Meyersa i na naszym blogu również. Tak. Okej, no także Andrzej Ogień pozdrawiamy. Tak. Wiem, że nie lubisz, ale my wierzymy cały czas. Też. Karola, również pozdrawiamy, Meyersa. Więc tak, czy ty spodziewasz się jeszcze jakichś ruchów tutaj? Wiesz co, no to jest dobre pytanie, bo to ja może tutaj się pochwalę, bo zrobiłem research i wychodzi na to, że już w zasadzie nikogo podpisać nie można. Możemy teraz, czy Blazers mogą, nie my, podpisać tak naprawdę tylko graczy z wyjątku, czyli na tak zwane minimalne kontrakty albo tych tak zwanych tiers, co to głównie w G League grają. Natomiast nie ma żadnej możliwości podpisania wolnego agenta o cokolwiek więcej niż minimum. Jest to tak zwane trade player exceptions i to dwa. Jedno ogromne na 13 milionów, a drugie to z transferu Alena Krabba, a drugie na 3,5 miliona po transferze Noah Vonleh.
ale ich można używać tylko w wymianach, więc tu się teoretycznie może coś zadziać. Widzisz na to jakieś szanse, czy uważasz, że to tak zostanie z tym? Ja bym tutaj rozróżnił, tak? 13 milionów, ono po pierwsze wygasa 25 lipca, więc już bardzo niedługo. I nie jestem pewien, czy ono zostanie użyte. Ono chyba nie musi być użyte w całości, można tam za jakiś kawałek no, tak. tego. Natomiast no, konia z rzędem temu, kto znajdzie w innym zespole gracza za 13 milionów, który jest wart wiele, tak? A tamten zespół chce się go pozbyć. No to musiałby być jakiś zespół zakapowany z jakimś bogactwem na którejś z pozycji. No, wingmanów wiadomo, ceni się najbardziej, więc tam bogactwa za specjalnie chyba nie ma w lidze w tej chwili. Ja szczerze mówiąc nie wiem, na kogo oni by mogli go wykorzystać. Na pewno nie można podpisać wolnego agenta za to, więc no tak. Żaden Marcus Smart, nikt taki nie wchodzi w grę. Natomiast to drugie, 3,5 w lutym może, bo ono wygasa dopiero w lutym, wtedy może coś tam się zadzieje, ale... A i co jeszcze ciekawe, nie wolno tego łączyć z graczami, czyli nie można sobie zrobić CJ plus TP za Kevina Lava. No nie można. TP za gracza i tyle. Więc to jest dość trudne i ja bym się tu za wiele nie spodziewał. Ale może, nie wiem, jakiś Jimmy Butler za... Nie wiem, za kogo? Za CJ'a, tak? Mówią, że ci dwaj się... Nie ruszymy CJ'a, nie ruszymy z miejsca. Tak, z CJ'em z miejsca nie ruszymy. No, pasowałby lepiej do Lillarda na pewno, tylko no jest po poważnej kontuzji i ma kontrakt na rok. No ja bym się chyba nie odważył. No dobra, więc tak myślę, że tu do końca lipca powinno się coś jeszcze wyjaśnić. W sensie nie, że spodziewam się jakichś wielkich ruchów, tylko czy będą, czy też nie. Natomiast no Oszli cały czas mówi, że pracują, że będą, tak? Że dodadzą weteranów. No przecież mieli dodać weteranów. No nie wiem, czy tym weteranem jest Kary i Stauskas? No chyba nie. Chyba nie właśnie. No zobaczymy. No to chyba trzeba poczekać, ale to obawiam się, że może się skończyć tak jak zawsze. Ale jak mi się wydaje, że o tej przyszłości porozmawiamy może innym razem, czy ta drużyna jest lepsza w tym zestawieniu, czy słabsza. A teraz może byśmy się zbliżali już do końca. Czy wiesz, ile rozmawiamy? Nie wiem. Prawie 40 minut. O kurczę, na pierwszy raz super. No super, już czuję się spocony, zmęczony. Czy coś nam zostało jeszcze? Wiesz co, no nie wiem, jaki masz jeszcze z tego, co sobie założyliśmy, to chyba tyle. Nie wiem, czy no rozumiem, że nie chcesz rozmawiać o tym, jak to będzie przyszły sezon wyglądał i... Nie, właśnie przed chwilą tak sugerowałem, żebyśmy to zostawili może na inną okoliczność. No to... Nie wiem, czy wersja audio, czy kolejne podcasty w związku z tym, to już jest... Tak, będzie jakiś pretekst, tak, żeby się jeszcze spotykać. Okej, dobra. Mam nadzieję, że jakieś ruchy jeszcze będą. A tak... No już puentując, ten off-season na razie, jak oceniasz, jakbyś ocenę miał wystawiać? Znaczy ja jestem szczerze mówiąc fanem draftu i ligi letniej, więc ja jestem zadowolony, ale to takie troszkę bardziej może moje osobiste skrzywienie, że te rzeczy bardzo lubię, no bo sam off-season no to jest rozczarowujący, tak? Natomiast biorąc wszystko łącznie, ja bardzo chciałem w drafcie kogoś, kto będzie miał tak zwany upside, tak? Czyli że może się rozwinąć naprawdę w bardzo dobrego gracza, nie w takiego na tu i teraz, tylko kogoś bardzo dobrego. W ogóle miałem ochotę ten zespół rozwalić za Doncicza, za jakieś inne wysokie piki, tak? I jeżeli to się nie stało, no to taki Simons mi się bardzo podoba. No a poza tym to, nie wiem, no Seth Curry chyba jest okej, tak? Natomiast ten off-season żadnej górki Blazers nim nie przeskoczą. No tak mi się wydaje przynajmniej, że to... Mnie się z kolei wydaje, że... No Eda Davisa nie ma, no to bardzo ważny gracz był. Wypełniamy definicję drużyny średniej. Mamy średniego trenera, średniego menadżera, dwóch niby gwiazdorów, ale którzy nie czynią swoją obecnością całej drużyny lepszą. I naprawdę to jest taki wzorzec przeciętności z Sebr, ta drużyna. Trener ma momenty, kiedy... Błyszczy, coś tam wyczarowuje, ale z drugiej strony... Halo, jesteś? Nie słyszałeś mnie? Tak, przez chwilę. Może, już teraz już jesteś. Mówiłem o tym tylko, że no, wydaje mi się, że wypełniamy definicję przeciętności jako klub, organizacja. Od trenera... No, ale takiej na plus, tak? No trochę tak, bo i Olszej robi ruchy bardzo dobre i słabe, tak? Zgadza się.
I Stolz ma przebłyski, geniuszu, ale przegrywa mecz z Albinem Jacksem. Ja mam wrażenie, że on ma te przebłyski. Troszkę źle czasowo wszystko składa. Wtedy, gdy miał być kiepski sezon, wysoki wybór w drafcie, to oni zagrali jakiś w ogóle sezon życia dzieciakami, jak tuż po tym, jak odszedł Aldridge, no i wszyscy nagle uwierzyli, że co to jest za zespół. Ten porozdawał pieniędzy na lewo i prawo. No i tak, tak naprawdę czasami ten sukces gryzie wiadomo w co, tak? No to jest taka liga trochę dziwna. Znaczy, Olszyn zachował się wtedy jak podekscytowany sukcesami kibic, tak? No, menadżera wymagamy trochę racjonalności. Tak, plus troszkę się chyba spanikował, że tam wyszedł i jeszcze Millsa bodajże, Gasol, tak? No to wziął wszystkie pieniądze na Evana Turnera, wydał gratulacje. No i to... Już może nie mówmy, na kogo on jeszcze planował wydawać te pieniądze. No właśnie. Co najbliższe to obniżyło. Dobra, zostawmy Olszy, będziemy się na nim mścić i krytykować jeszcze pewnie nie raz. Teraz chyba już podziękujemy za te 40 minut wszystkim, którzy tego do końca próbowali wysłuchać. Może tacy będą. Zachęcamy do czytania nieustannie Blazers.pl. Tam ciągle jesteśmy, jako chyba nieliczni piszemy nawet o Summer League. Blazers.pl.blogspot.com, tak? Tak jest. Tak jest taki adres. Ale Blazers.pl wyszukiwarce i się znajduje. Więc za dzisiaj dziękujemy za bycie przy audycji niszowej. A, Iga Świątek została mistrzynią Wimbledonu. Och, a my proszę. Przy Portland Trail Blazers. No ale dziwny jest ten świat. Dzięki. Dzięki wielkie, bardzo było miło. Pozdrawiam. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.